Witam, witam, z tej strony Niko i kolejny odcinek StarCrafta 2. Dzisiaj będziemy robić misję Tom, Strator nam zostawił. Zatem w poprzednim odcinku mówiłem, że najpierw tamte misje porobimy, a do mostka. Miałem iść na mostek i tam robić misję, ale zdecydowałem, że tutaj sobie porobię. Dobrze. Reynorze, bestie otchłani zbliżają się. Przenoszę moją pamięć, moją całą istotę do tego kryształu Ichan, abyś mógł ujrzeć to, co ja widziałem, oraz że dla przyszłości istnieje jeszcze nadzieja. Dobra, zaczynamy. U diabła wplątało. Reynor, przyjacielu, wiele czasu upłynęło od chwili, kiedy wspólnie walczyliśmy przeciwko Rojowi. Od tamtej pory przemierzam samotnie otchłań, szukając pradawnej przepowiedni, która rzekomo zwiastuje powrót cywilizacji Selnaga. Moja podróż doprowadziła mnie do odległego świata znanego jako Ulan, gdzie odkryłem skrawki proroctwa. Jak się okazało, nie byłem pierwszy. Teraz to twoje zadanie, stary druhu. Dzielić moje wspomnienia i w nie uwierzyć. Rój Selków przybył zgodnie z przepowiedniami. Jedynie protosi, pierworodni samych bogów, mogą stawić im opór. Niebawem powrócą ci, którzy stworzyli nas wszystkich. Selnaga. Czy przybędą, by nas ocalić? Czy nas zgładzić? Wiedziałam, że w końcu do mnie trafisz. I jesteś. Sama twoja obecność bezcześci to miejsce, Kerrigan. Słyszysz ich, Zeratulu? Słyszysz ich gwieździsty szept? Wraz z ich nadejściem zginie galaktyka. Być może. Ale ty tego nie dożyjesz! Proszę cię. Animozje między nami przestały być istotne. Nadciąga burza, której nie da się powstrzymać. Razem będziemy musieli stawić czoła zagładzie. Nigdy! Thank you.
losu nie da się zmienić. Zbliża się śmierć, a gdy poczuje jej oddech, chętnie się jej poddam. Przepowiednie są niejednoznaczne, choć zawsze jest nadzieja. No, dużo się działo. Szept zakłady. Zobaczymy. To będzie, co to za misja będzie. Ale widzę, że z Zeraturem będziemy grać. W sumie o to właśnie w tym chodzi, bo ponoć dowiadujemy się jego... Wspomniał, co się wydarzyło w trakcie, gdy podróżował, jak opowiadał. O. Zwracasz się do mnie? Prowadź Zeratura do każdej kaplicy. Ten naga. Przepowiednia została podzielona na fragmenty. Każdy znajduje się w innej świątyni. Muszę je zebrać i jak najszybciej opuścić to miejsce. Arudin Rashagal. Co tu mamy? Fugdash Salok. Chwała pierworodnym. Służymy Ayur. Nie widzą go. Przeprowadzimy rekonkwistę. Nie wolno nam się zawahać. Co tu mamy? Kroczę ścieżką honoru. Ta przepaść jest wielka. Na szczęście mogę się przenieść przez cienie na drugą stronę. Agal. Rozumiem. Chwała pierwszej. Ja też, że go nie widzę, to mogę rozprawić się. Nie wolno nam się zawahać. Służymy Ayur. Kroczę ścieżką honoru. Mamy? Przeprowadzimy rekonkwistę Ayur. Idziemy. Arudin Rashagal. O, ciekawe się dzieje. Pełzacze zarodnikowe są w stanie mnie wyczuć. Powinienem je ogłuszyć moim więzieniem otchłani. Mówisz? Twoje powołanie. Jestem ci całkowicie posłuszny. Dobrze. Służymy Arudin Rashagal. Idziemy dalej. Na razie początek jest spokojny. Na razie nic się nie dzieje tak. Wypełnię swoje powołanie. Znicz to. Arudin Rashagal. Kroczę ścieżką honoru. Pokonaj ich. Demony z przeszłości. Chwała pierwotna. Ten pełzacz zarodnikowy może mnie wykryć zza rozpadliny. Muszę go zniszczyć, jeśli chcę ją przekroczyć. Nie wolno nam się zawahać. Kroczę ścieżką honoru. Nic. Fugdash Salok. Służymy Ayur. Dobrze, no na razie. Arudin Rashagal. Pokonaj. Jestem ci całkowicie posłuszny. Ten nadzorca widzi przez moje maskowanie.
Lepiej ogłuszę go więzieniem otchłani, nim przekroczy rozpadlinę. Dobra. Chodźmy tu. Chwała pierworodnym. Pierwszy fragment proroctwa. Niedługo odszyfrujemy wszystkie. Dlaczego nie poddasz się niebytowi Zeratulu? Czy nie lepiej teraz zakończyć cierpienia, niż być świadkiem straszliwej agonii twojego gatunku? To niepokojące proroctwo ciąży mi na sercu. Lepiej dotrę do pozostałych świątyń, zanim pożałuję, że mnie oszczędziła. Fugdasz, Salok. Lepiej się spieszyć. Nie wolno nam się zawahać. A, bo że nie tą umiejętność włączyłem. To tyle, jeśli chodzi o łaskę dla Kerrigan. Honoru. Zdasz akurat! Donajcie go. Jestem odwajni ziomę chłodem. Ojej. Pozdrowienia, o wywyższony. Służymy wysokiemu templariuszowi Karasowi. Znajduje się niedaleko. Jesteś mile widziany. A teraz ruszajmy. Z przeszłości. Proszę o zgodę na zniszczenie ich systemów obronnych, nim będziemy kontynuować. Właśnie chcę zniszczyć. Zwracasz się do mnie. Jestem jądrem. Zostanę. Tutaj idź. Oto na ich. Służymy Ajur. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Idziemy dalej. Demony, zwracasz się. Jest odpowiedzialność mnie przygniata. Co tu mamy? Nie wolno nam się zawahać. Za to? Arudin Rashagal. Chwała pierworodny. Wykorzystaj mu. Zostanę odkupiony. Dobra. Pokonałem. Szozak Mok. Jestem jądrem ciemności. Odchłani zionie chłodem. Wykorzystaj. Ale dalej pokonajcie. Tak jest. Ruszamy dalej. Wypełnię swoje powołanie. Co tu mamy? Zwracasz się. Musimy zająć się tym patrolem rządców szczepu ze zachowaniem ostrożności. Inaczej rozerwą nas na strzępy. Jestem ci całkowicie posłuszny. Fugdasz, Salok. Jesteśmy jednością z cieniami. Odpowiedzialność nie przygnie. Jestem głosem za ciebie. Dobra, to wycofamy. Arudin Rashagal. Czekaj. Zwracasz się do mnie. Jestem głosem za ciebie. Zostanę odkupiony. Właśnie go pozbyć. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Nie wolno nam się zamawiać. Tak. Odpowiedzialność mnie przygnie. Zwracasz. Właśnie tego pozbyć. Rój zerków. Przeprowadzimy rekonkwistę. Tak jest. Odpowiedzialność mnie przygnie. Ruszamy dalej. Chwała pierworodnym. Trochę jest. Żeby tam dojść. To jest? Arudin Rashagal. Żeby uważać.
No, a co może się tu jeszcze przydarzyć? Przygotować się do ataku z powietrza. Bracia, nie traćcie wiary. Odkupiony. Co to jest? Tutaj, co najcie. Usunę demony z przeszłości. Co to znowu jest? Służymy Ajur. Dobrze. Zostanę odkup. Królowa Ostrzy postawiła tutaj wylęgarnię. Chcę podbić tę świętą krainę. Położę kres jej zapędom. Tutaj zniszczymy. Stary chłopacy, to działa. Dobrze. Będzie ciężko tu trafić. Wykorzystaj moją mi. Usunę demony z przeszłości. Jak on się tu pojawi? A ja wtedy go zaatakuję. Chwała pięknie. Teraz chłopacy, teraz. Odpowiedzialność mnie przygniata. A wszystko tu zniszczy. Nie wolno nam zawahać. Dobrze. Ruszamy dalej. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Tu mamy to. Jesteśmy w końcu tu. Drugi fragment proroctwa. Moje zadanie niemal dobiegło końca. Zwracasz się do mnie? Masz złudne nadzieje, stary kupcze. Skoro tak łatwo czytasz w moich myślach, Kerrigan, to wiesz dobrze, że nie poddam się, póki istnieje choć cień nadziei. Ostrożnie. Kerrigan postawiła na naszej drodze strażę. To może być pułapka. Oj. Powinniśmy atakować ostrożnie. Najlepiej każdego z osobna. Inaczej będzie nam niezwykle ciężko. Szozak Moknul. Dobrze. Krokę ścieżką honoru. Musimy to wszystko zniszczyć. Jestem ci całkowicie posłuszny. Dobra. Wyraź swoją wolę. Odchłani zionie chłop. Tak. Wyraź swoją. Jesteśmy jednością. Jestem tak głosem jest. Zaci. Odpowiedź. Szozak Moknul. Aludin Rashagal. Na razie nie jest. Tępiciele bryzgają kwasem, kiedy umierają. Tropiciele, zdejmować je z daleka. Zwracasz się do... Wykorzystaj. Zostanę odkupiony. Aludin Rashagal. Ojej. Usunę demony z przeszłości. Wykorzystaj moje umiejętności. Teratur dużo oberwał. Jestem. Nie jest dobrze. Usunę demony z przeszłości. Odchłonę.
Odpowiedzialność mnie przygniata. Jestem ci całkowicie posłuszny. No to zniszczyć. Poruszamy się. Demony z przeszłości. Służymy Ajur. Chwała Pierwotnym. Bo to jest... Nie wolno nam się zawahać. Jesteśmy jednością. Szozak mocny. Jestem. Odpowiedzialność mnie przygniata. Zwracasz się do... Co robimy? Zapisujemy? Nie? Kręgowije! Zabić je, zanim się zakorzenią i zaczną atakować. Jesteśmy jednością. Jestem jądrem. Szozak Mokdul. Jestem go. Zostawiaj swą odpowiedzialność. W pobliżu przebywa wysoki templariusz Karas. Przeprowadzimy rekrutację. Szozak Mokdul. Dobrze, to idziemy. Zostanę odkupiony. Wyszymy tutaj. Arudin Rashagal. Jestem wysoki templariusz Karas. Moje wojska trafiły do tego świata, idąc śladem królowej ostrzy. Na razie nie wiemy, czego szuka. Kerrigan i ja znaleźliśmy się tutaj, aby odkryć starożytne proroctwo. Modlę się, byśmy poznali je, zanim ona to zrobi. To zaszczyt, o wielki, prowadź. Co mam? Szozak modlę. Twoi sojusznicy walczą. Dobra, zniszczcie to. Mamy. Usuń demony z przeszłości. Zeratul, możesz się zająć latającymi zerami? Dobra. Nie ma sprawy. Tak trzeba się podkryć. Te czerwie medusowe muszą zostać zniszczone, albo posiłki zergów nas zaleją. Drobiciele, zajmijcie wyższe pozycje i wspomóżcie naszych braci. Nie. Zeratul zajął się czerwiami. Nabierać. Ojcze? Będzie. Chwileczkę. Wykorzystaj. Odpowiedzialność mnie przygniata. Usunę demony z przeszłości. Odpowiedzialność mnie przygniata. Co tu mamy? Nie wolno nam... Wyraźstwo. Jesteś. Szozak. Wyraźstwo. Zwracaj się do mnie. Demon. Zostanę. Co tu mamy? Królowa Ostrzy chce skazić ten świat, używając welęgarni. Muszę ją zniszczyć. Ciężką honoru. Zaś, Zalog. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Zniszczyć tu. Jestem jądrem ciemności. Co za mocny.
O Jane. Chwała pierworodnym. O, to zmierzy. Jesteśmy co tak mokry. Służymy... Rujzerku. A to wszystko zniszczyć, bo... Oj, ale... Co najmniej to mnie tu zniszczone. Może tu coś ominąłem, nie wiem. Oj, jamy. Idziemy. Idziemy dalej. Arudin Rashagal. Jestem... Zostanę odkupiony. Arudin, zwracasz się do mnie? Ale dalej. Nie wolno, usunę demon. Szozak Moknul. Dobrze. To dalej. Ostatnia część proroctwa mówi o tym, który przerwie cykl bogów. To straszne, ale jeżeli królowa Ostrzy szuka proroctwa, musimy go przed nią bronić. Reszta jest ukryta. Co? Możesz odkrywać kolejne warstwy proroctwa Zeratulu, ale nie unikniesz zagłady, która czeka nas wszystkich. Nie damy rady. Jest ich tak wielu. Powstrzymam królową Ostrzy, gdy będziesz uciekał z fragmentami. Nie zostawię cię. Proroctwo jest ważniejsze niż ktokolwiek z nas. Odkryj jego tajemnicę z ratunku. Od tego zależy nasza przyszłość. Twoja ofiara zostanie zapamiętana, bracie. Odpowiedzialny. Co? Muszę dostać się do poszukiwacza otchłani, zanim otoczą mnie zergi. Wtedy proroctwo przepadnie. No cóż, no to ruszamy. Twoi sojusznicy walczą. Musimy go zniszczyć. Idziemy. Idziemy. Teraz stanę się jednością skala. Muszę się udać do poszukiwacza otchłani, aby ocalić przepowiednię. Ruszamy. Nie dopuszczę do tego, żeby ofiara moich braci poszła na marne. Wypełnię swoje powołanie. Sam nie odczytam fragmentów. Wiem jednak, kto pomoże je przetłumaczyć. Sukcesorzy Zagul. Jeśli im się nie uda, obawiam się, że cały wszechświat strawią płomienie. O! Oj, nam się trochę udało. No, nie była trudna misja. Trochę się dowiedzieliśmy. Kryształ. Zebrałem sojuszników. Aha. I udaliśmy się do zakazany. Dobrze. To co?
Ile czasu byłem w laboratorium, Matt? Nie było pana dobrych kilka godzin. Przez cały czas siedział pan w laboratorium? Użyłem kryształu Ihan, który przekazał mi Zeratul. Przysiągłbym, że to wszystko trwało dosłownie kilka minut. Ta wizja była tak żywa. Zeratul poszukuje proroctwa Zelnaga, które przepowiada koniec wszechświata. To skomplikowana historia. Nie udało mi się jeszcze wszystkiego rozgryźć. Rozumiem, pan syna. Dowiedzmy się. Mamy dziś w studiu UNN niezwykłego gościa. Samego księcia Valeriana. Wasza wysokość, bardzo dziękujemy za przybycie. Nie ma za co, Kate. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozwolę sobie od razu przejść do pytania, które nurtuje nas wszystkich. Czy następca tronu spotkał już swoją wybrankę? Prawdę mówiąc, Kate, od wielu lat jestem zakochany w tobie. Ojej! A poważnie mówiąc, to przez tę inwazję zergów zupełnie nie mam czasu na amory. Pobieram lekcje taktyki wojskowej u generała Warfielda. Na każdą pozostałą chwilę pochłaniają mi sprawy wagi państwowej. Moim celem jest stać się najlepszym imperatorem, jakiego mój lud mógłby sobie wymarzyć. W odpowiednim czasie, oczywiście. Fantastycznie. Teraz jest ich dwóch. O! Co to mamy? Jak to się stało, żeś się tak skumplował z tymi porąbanymi protosami? Słyszałem, że Terran, takich jak ty i ja, mordują bez ostrzeżenia. Z pewnością niektórzy z nich zrobiliby dokładnie tak, jak mówisz. Ale są też tacy, którzy oddaliby własne życie w obronie takich jak ty i ja. W czasie pierwszej wojny pomogłem im w obronie ojczyzny przed najazdem zergów. Potem pomogłem im drugi raz, kiedy Kerrigan wróciła razem z Royem. Mają u mnie duży dług wdzięczności. Kurde, Bele Jimmy. To zabrzmiało co najmniej tak, jakbyś ich szanował. Nie każę ci tego zrozumieć, tykus. Miło cię widzieć. Czekam. Zaraz. Widzę to w twoich oczach. Wejrzałeś w świat duchowy. On dał ci jakiś kryształ i ty teraz możesz zobaczyć to samo, co on. To nie twoja sprawa, Tosz. Daj mi spokój. Jak chcesz. Pamiętaj jednak, że trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy spogląda się w inne wymiary. Jakby co, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobrze, zobaczmy zbrojowni. To pojazdy. Aha. O. Taki baza. Na razie tu nic nie będę kupował. Jeszcze to przejdę. Jeszcze raz to przejdę. I ruszamy dalej. Dzisiaj ja kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.